Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Moje oświadczenie poselskie 11 września związane jest z równą rocznicą 150 lat miasta Katowice. Otóż małe osiedle, małe osady hutnicze, Kuźnia Bogucka, o której tak pięknie pisał Walenty Rozdzieński w 1612 roku, czyli Officina Ferraria, później górnicze osady leżące na złożach, i to były złoża rud żelaza, cynku i ołowiu, i głębiej złoża węgla, spowodowały, że z małej, malutkiej osady w ciągu 100 lat, z prowincjonalnej osady Katowice, wieś Katowice stała się stolicą najbogatszej dzielnicy Polski. Pierwsza kopalnia już powstała w rejonie Murcek w roku 1740 roku i nazywała się Emanuels Segen, czyli Błogosławiona Emanuela. I potem co roku powstawało wiele nowych zakładów pracy. Także na początku XX wieku w Katowicach istniało ponad 300 dużych przemysłowych zakładów, między innymi huty, kopalnie, ale do tego kilkanaście banków, wiele konsulatów, wiele ambasad gospodarczych. Dzisiaj Katowice słyną z nowoczesności, słyną z muzyki, medycyny, z technologii informatycznych. Chcę przypomnieć, że najstarsza osada katowicka to dzielnica Dąb, należąca do księstwa bytomskiego. O niej pierwsze wzmianki mamy już w 1299 roku. I praktycznie ta nazwa nie zadecydowała o nazwie Katowic. Niestety nazwa Katowice, etymologia tej nazwy jest dokładnie nieznana. Można przypuszczać, że z jednej strony mogą być to kąty, czyli dawna zagroda chałup zagrodników, czyli kąty chłopskie, czy też od nazwiska pierwszego mieszkańca, kata, czy też od kotów. Nie ma w tej chwili jasnej teorii jednoznacznej. Szanowni Państwo, ja jestem bardzo dumny z tego, że urodziłem się w Katowicach i tam kończyłem szkoły, i że dzisiaj Katowice jest dopiero 10. miastem pod względem ludności, kiedyś było o wiele wyżej, ale małe jest piękne. Nie ma starego miasta, rynku, ale jest to zlepek dzielnic związanych z zakładami przemysłowymi. Architektura wspaniała, eklektyzm, neobarok. Oczywiście najsłynniejsza to jest secesja katowicka, która na początku XIX wieku dała nazwę Małemu Paryżowi. Ale chcę Państwu powiedzieć, że jeszcze wcześniej i mój pradziadek pisał w Sztambuchu około 1830 roku, czyli jak jeszcze Katowice były wsią, że zimy były srogie i wilcy zaglądali do zagrody. To znaczy, że na terenie Katowic były gęste lasy. I dzisiaj Katowice ma lesistość 42%, czyli jedno z najbardziej zalesionych miast w Polsce. Oczywiście rzadko to kto dostrzega, ale dzielnice Murski, Kostuchna to są lasy. Katowice miały też smutne dni, lata 53-56, to 3 lata, kiedy nazywało się Stalinogrodem. Oszałamiający rozwój z małej wsi do metropolii to był wzór dla wielu miast niemieckich i amerykańskich. To właśnie na Śląsku w Katowicach zostały po tym unikatowe osiedla, Nikiszowiec, Giszowiec. No dzisiaj mamy najnowocześniejszy, najdynamiczniejszy port lotniczy, nie w samych Katowicach, ale niedaleko. Ale mamy najpiękniejsze budowle na skrzyżowaniu osi biznesu i osi kultury, czyli Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia, Muzeum Śląskie, Europejskie Centrum Kultury, wspaniałą Bibliotekę Śląską, czyli Katowice to również kultura, szczególnie muzyka, ale poza Nosprem, Filharmonią, Ars Cameralis mamy bardzo wiele chórów i orkiestr, stałą szkołę kompozytorów i szanowni Państwo, współistnienie wielu kultur, narodów, religii, tolerancja i kult pracy charakteryzują Katowice. Warto przyjechać, bo tam są dzisiaj i wyższe szkoły, i piękne
szkoły średnie z wielkimi tradycjami, takie jak Śląskie Techniczne Zakłady, które ukończyłem. Chcę powiedzieć, że dzisiaj Katowice są jednym z najpiękniejszych miast Polski, do którego ludzie przyjeżdżają, aby się osiedlić. Także zapraszam pana marszałka i kolegów i koleżanki posłanki, aby odwiedziły Katowice w tych najbliższych dniach. Dziękuję za uwagę.